Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night. Hej, hej, moi kochani, witam was bardzo, bardzo gorąco i zapraszam was na tak, na bardzo luźny filmik, tym razem przy wodzie. Tak, jestem dzisiaj przy wodzie, ponieważ kawę już wypiłam, nagrałam wam jeden filmik, teraz nagrywam kolejny. Także cóż, zapraszam was na luźny filmik. Będzie to pod tytułem Kobieta Pracująca. Ta-da! Kobieta Pracująca. Ja zostałam otagowana, słuchajcie, przez dwie dziewczyny, mianowicie przez Karolinę Myśliwiec, czyli Karolcie, oraz przez Olgę Ole z kanału Szalona Mama. Także dziewczyny, bardzo was gorąco pozdrawiam, bardzo wam dziękuję za otagowanie, bo jak pewnie zapewne wiecie, że ja tagi bardzo lubię być pytana i bardzo lubię odpowiadać na wasze pytania. Linki do kanału dziewczyn oczywiście znajdziecie w opisie pod filmem. No i cóż, i zabieramy się za odpowiedzi. Pytań będzie 10. Postaram się udzielić jak najlepszych odpowiedzi. Lecimy. Tutaj naprzeciwko siebie w ogóle mam pytania właśnie. Czy pytanie? Najgorsza praca, jaką wykonywałaś w swoim życiu? Słuchajcie, nie ma takiej pracy. Nie ma takiej pracy, ponieważ nigdy nie byłam wrzucana gdzieś, gdzie bym nie chciała być wrzucana. Z tego tytułu po prostu wykonywałam to, co lubiłam. Takiej pracy najgorszej, jaką wykonywałam w swoim życiu? Raczej nie. Pytanie numer 2 brzmi: twoja pierwsza praca. Więc dziewczyny, chłopaki, moim pierwszym zajęciem, czyli moją pierwszą możliwością zarabiania pieniążków, teraz mi się śmiać chce, ale tak, no wtedy to były po prostu zaskórniaki i były to, tak, było to takie dorabianie i dorabiałam jako opiekunka dziecięca, już wam o tym mówiłam bardzo wiele razy. Także ucząc się jeszcze w liceum medycznym, opiekowałam się, po prostu ogłaszałam się jako opiekunka dziecięca i pilnowałam po parę godzin gdzieś tam po szkole, czy na przykład w weekendy, opiekowałam się po prostu dziećmi. Pytanie numer 3. Wymień wszystkie zawody, jakie wykonywałaś. Okej, okay, mam nadzieję, że tutaj niczego nie pominę. Spisałam sobie na kartce nawet, bo naprawdę powiem wam, że sięgnąć pamięcią do tych wszystkich tam w tył lat, trochę ich było. Więc tak, opiekunka dziecięca, sprzedawca, kasjer. Dlaczego tak to ujęłam? Bo jako sprzedawca pracowałam w kilku miejscach. To znaczy, pracowałam w księgarni językowej jako sprzedawca, kasjer. Potem pracowałam również w salonie dziecięcym o nazwie Zuzia w Kołobrzegu, czyli sprzedawałam wszelkiego rodzaju akcesoria, produkty, odzież, wszystko dla dzieci. Miejscem, gdzie również byłam jako sprzedawca, było to, sprzedawałam odzież na molo. Na molo, czyli jak latem macie przy deptakach zawsze jakieś stoiska, ja tam właśnie sprzedawałam. To chyba było właśnie na majówkę, nawet tak chyba w ogóle tak jakoś było, że to było takie dorywcze i to było na majówkę, natomiast potem jeszcze w sezonie też właśnie dorabiałam, sprzedając właśnie pamiątki na molo, czyli na deptaku. Więc pamiątki. Kolejna praca, w jakiej byłam jako sprzedawca, sprzedawałam srebro. Srebro, tutaj była współpraca z moim znajomym z Kołobrzegu, który miał sklep i ja po prostu jadąc na przykład, czy to na studia, czy to wśród znajomych, po prostu sprzedawałam mu te srebro. Także kolejna praca i kolejna też praca jako sprzedawca, taka niezarejestrowana, po prostu dorywcza, było to rozprowadzanie perfum, podróbki perfum sprzedawałam również. Co jeszcze? Obsługa solarium, pracowałam również na solarium. No i potem to już chyba właśnie Szkocja, będzie to własna działalność, jaką było robienie paznokci, czyli robiłam tipsy, czyli tipsiara, oraz na dzień dzisiejszy, czyli kosmetyczka wtedy. Na dzień dzisiejszy z kolei mam własną działalność, jaką jest sprzątanie. No, także jest to praca praktycznie na pół etatu, na więcej sobie pozwolić póki co nie mogę. Wyglądały wszystkie zawody, jakie wykonywałam i wykonuję do dnia dzisiejszego. Przejdźmy do kolejnego pytania, jakim jest... Pytanie numer 4. Która praca była dla ciebie największym wyzwaniem? Słuchajcie, największym chyba wyzwaniem
Chociaż wtedy tak nie uważałam, ale jak tak dzisiaj sobie pomyślę, to chyba jednak opiekunka dziecięca, ponieważ tutaj jednak trzeba się wykazać sporą odpowiedzialnością. Ta praca wymaga odpowiedzialności. No, jakby nie było, bierzemy sobie na barki czyjeś dziecko, tak? Największe wyzwanie to jednak opiekunka dziecięca. Dobra, pytanie numer 5. Czy wiedza, którą zdobyłaś na studiach, przydała Ci się później w pracy? Oczywiście, że nie. No nie ukrywajmy, że chyba mało komu wiedza się przydaje później w praktyce, czyli mało kiedy to, co jest w teorii, równa się temu, co jest w praktyce. Raczej rzadko to się ze sobą nakłada. Nie wiem, czy wiecie, ale chyba tak, że ja studiowałam pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i pomimo, iż ten kierunek studiów niby miał mnie przygotować do zawodu, natomiast jak widzicie, kompletnie z zawodem się rozminęłam, jeżeli chodzi o studia. Także moje studia absolutnie nie przydały mi się w żadnej z prac. Kolejne pytanie, numer 6. Co wolisz? Pracę na etacie czy prowadzenie własnej firmy? Słuchajcie, wiecie co? Ja chyba mogłabym i tu pracować, i tu. Ja się wszędzie dostosowuję naprawdę do wszelkich warunków, jakie są mi narzucone. Gdybym miała wybrać, to chyba jednak własna działalność, wiecie co? Bo tutaj mogę liczyć na elastyczność, a dla mnie, mając dzieci, będąc mamą, no jest to jednak ważne. Także jednak chyba własna działalność. Sama dla siebie, sama sobie i no i mam ten czas taki elastyczny, tak? Czyli wiem, kiedy mogę sobie na coś pozwolić, kiedy mam wolne, kiedy nie mam wolnego, kiedy mogę gdzieś z dziećmi pojechać, a kiedy nie. Kolejne pytanie, numer 7. Gdybyś mogła zamienić się z kimś na zawody na tydzień, to z kim byś się zamieniła? Słuchajcie, ja sobie tu wypisałam dwa zawody, w jakich chciałabym bardzo, bardzo się znaleźć. Znaczy nie wiem, czy to drugie to zawód, ale wykonywana czynność. Więc pierwszy to wizażystka, kosmetyczka, wizażystka. Strasznie, ale to strasznie żałuję, że nie poszłam w tym kierunku. Przepraszam bardzo. Także mega żałuję, że nie poszłam w kierunku wizażu. No bo to jest coś, co mi się podoba. To jest coś, co zawsze mi się podobało, jak oglądałam. Natomiast ja się nigdy jakby w tym bym nie odczuwała. Nie mam zdolności artystycznych, więc ani żadnych manualnych. Także powiem Wam, że bardzo bym chciała właśnie się zamienić tak na chwilę z jakąś wizażytką. Nie powiem tutaj absolutnie żadnej konkretnej, nie ma tutaj wyróżnień, bo każda profesjonalna wizażystka dla mnie tworzy po prostu cuda na twarzy, na oczach. Tak samo jak mówię, kosmetyczka, czyli jakieś rzęsy, brwi. Ja jestem osobą bardzo cierpliwą, więc takie siedzenie komuś nad okiem po prostu 2 godziny i dziabanie tam rzęski do rzęski, tak, to jest coś dla mnie. Przepraszam, ja chyba ściszę dźwięk. Kolejny, właśnie nie wiem, czy to zawód, no to chyba raczej nie zawód, natomiast wykonywana czynność. Strasznie chciałabym prowadzić jakąś fundację. Bardzo chciałabym, jak się to mówi, właśnie takim być działaczem charytatywnym bardzo, więc dlatego mówię, to może nie zawód, bo tutaj się nie zarabia, ale bardzo chciałabym coś takiego wykonywać, czyli pomagać ludziom, organizować różne festyny, organizować w ogóle różne jakiekolwiek okoliczności, sposoby tego, żeby po prostu jakoś zdobywać pieniążki na oczywiście wszystkie szczytne cele. Więc prowadzenie fundacji i wizażystka. Takie dwie skrajności w sumie, bo od wizażu, od kosmetyczki do fundacji. Przepraszam, zapomniałam, że ściszyłam tam, a jeszcze drugi telefon. Przejdźmy do pytania kolejnego, jakim jest pytanie numer 8. Czy miałaś kiedyś szefa despotę? Moja odpowiedź jest krótka, nie miałam i raczej bym mieć nie miała. Jestem taką osobą, która mówi wszystko prosto z mostu i jeżeli ktoś by mi po prostu w czymś przeszkadzał, w sensie, że no, posuwałby się do takich jakichś skrajnych sytuacji w pracy, nie wiem, no gdybym trafiła na takiego po prostu pracodawcę, to długo bym tam nie zagrzała miejsca, także umiem powiedzieć nie, dziękuję, do widzenia i nie mam takiego podejścia, że ojeju, nie zwolnię się, bo nie znajdę pracy. Nie, 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 kochani, nie mam czegoś takiego, nigdy nic ponad wszystko, także nie ma takiej sytuacji, w której nie ma wyjścia raczej. Poza takimi, które zależą od pieniędzy, a tutaj natomiast zależałoby to tylko i wyłącznie ode mnie, więc absolutnie nie miałam takiego pracodawcy i mieć bym nie miała i nie będę miała na bank. Kolejne pytanie, pytanie numer 9. Wolisz zarządzać zespołem ludzi, czy wykonywać czyjeś polecenia?
Ja tak, jestem osobą, która się dostosowuje, więc mogłabym wykonywać zarówno i czyjeś polecenia, i chyba nawet bardziej bym, znaczy chyba bym, nie wiem, ale chyba jednak bym bardziej wolała wykonywać czyjeś polecenia, aczkolwiek ja nie lubię, nie jestem osobą, która, wiecie, nie lubię, na przykład jak ktoś mi mówi, sprzątnij to, zrób to, przynieś tamto. Bardziej lubię sytuację, w której po prostu mam odgórnie informacje, co mam na przykład zrobić danego dnia, czy danej godziny, czy danego tygodnia i po prostu lecę z koksem, czyli robię tak, jak sobie wszystko poukładam sama, więc nie lubię, gdy ktoś mi, nie wiem, dyktuje, nakazuje, rozkazuje i tak dalej, więc nie wiem, trochę tego i trochę tego, bo oczywiście śmiało pracowałam gdzieś, gdzie wiedziałam, co mam po prostu wykonać i było mi powiedziane, mam zrobić to, ależ teraz na przykład do tej hurtowni po to, bo się skończyło, a idź po rolkę do kasy, bo się też skończyła i się te czynności wykonywało. Natomiast mówię, jeżeli one są przekazywane w sposób taki naprawdę przyjemny, przyjazny nawet bym rzekła, wtedy tak, natomiast nie cierpię, gdy zdarza się na przykład odpukać mi się to nie zdarzyło, ale zdarzało się moim znajomym, gdzie naprawdę było to w takiej formie, wiesz, masz iść tu i tu, masz to zrobić na jutro, musisz to wziąć do domu i przynieść mi to na jutro rano i czegoś takiego nie, tutaj bym się raczej nie odnalazła. Jeszcze tak nie wypowiem do końca, bo ja nikogo nie zatrudniam, ja pracuję sama dla siebie, więc też mi ciężko powiedzieć, jakby to wyglądało, ale raczej chyba miałabym tutaj więcej problemu z powiedzeniem komuś, co ma zrobić. Raczej jest taka, żebym więcej chyba rzeczy za tą osobę robiła, dlatego ja nie wiem, czy bym umiała mieć kogoś pod sobą, tak mi się wydaje, że raczej nie, za bardzo bym się zżywała z osobą, także te polecenia byłyby takie, wiecie, te relacje byłyby chyba raczej nie jak pracodawca i pracownik, tylko takie kumpelskie, a wiem, że to nie jest zdrowe. Tak chyba bym została przy tym, że ja mam listę rzeczy, które mam wykonać i po prostu jadę z koksem. Kolejne pytanie, ostatnie. O kurczę, ale szybko. Kim chciałaś być, gdy byłaś małą dziewczynką? No to ja już Wam to mówiłam, że ja chciałam bardzo śpiewać, chciałam być piosenkarką, występować na scenie, śpiewać i przebierać się i robić show. Także to. Potem bardzo szybko i wcześnie w sumie pojawiła mi się zajawka na dzieci i nie wiem skąd się to wzięło, nie mam zielonego pojęcia i do dzisiaj po prostu mam słabość do dzieciaków. Więc chciałam być jakąś nauczycielką, pedagogzką, psycholożką, coś takiego. No, to by było na tyle. I tak by wyglądał mój tag. Pytań było naprawdę niby dużo, a jakoś tak szybko się na nie odpowiadało. Ja pozwólcie, że za chwilę właśnie wymienię listę osób, które chciałabym otagować. Także o nagranie tego tagu bardzo bym prosiła Igulina F, czyli Iga. Proszę Cię kochana, nagraj ten tag. Będzie to, myślę, fajny sposób na to, żeby się rozkręciła oczywiście swój kanał, także bardzo gorąco proszę Cię, nagraj ten tag i jestem ciekawa Twoich odpowiedzi. Kolejna osoba to Mała Little Flower. Kochana, właśnie nie wiem dokładnie jak Ty masz na imię, także Mała Little Flower, bardzo proszę, nagraj również ten tag. Beciak Dud, czyli Beatka, Ciebie również proszę o nagranie tego tagu oraz Ilona Beauty by Me. Wiem, że Ilonka mnie chciała ostatnio otagować do innego tagu, który ja bodajże już chyba mam. To chyba było lustereczko powiedz przecie, tak mi się wydaje i to był tag chyba wymyślony nawet przez chyba Miszmaszową 25, tak mi się coś kojarzy, ale nie jestem teraz pewna. Także 1, 2, 3... cztery osoby otagowane, oczywiście wypiszę Wam tu albo tu i na pewno będą linki do tych dziewczyn w opisie pod filmem. Także ja będę wyczekiwać Waszych filmów, jeżeli takowy film pojawi się na Waszym kanale. Bardzo proszę oczywiście o napisanie, skrobnięcie do mnie tylko krótko zwięźle na temat, że ten filmik jest już na kanale, chociaż oglądam Was, staram się już teraz po powrocie nadrabiać wszystkie jakieś filmiki i wszystkie moje ulubienice oraz nowe osoby, które zaczęły przygodę z YouTube'em, także będę starała się robić to na bieżąco. Ja bardzo Wam dziękuję za ten tag, jeszcze raz dziękuję Karolci oraz Oli za otagowanie mnie, ściskam Was bardzo mocno, tag był bardzo fajny, szkoda, że taki krótki. Ale cóż, mam nadzieję, że niedługo pojawi się jeszcze jakiś tak na moim kanale. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo gorąco. Przesyłam Wam wszystkim stado buziaków. Trzymajcie się, pa! Nie. Bajo!